Cześć wszystkim, z tej strony Krzysiu PCV, wasz mentor, youtuber i raper i ogólnie showman polskiego showbiznesu. Witam was w kolejnym gameplayu na moim kanale. Będziemy sobie w kolejną grę grać. A jest to gra... Windhaven. Tak, chyba Windhaven ona się nazywa. A skąd wiem o tej grze? Pewnie się zastanowicie, skąd Krzysiu może wiedzieć o tej grze? A sprawa jest prosta. Gadałem sobie z tym, no, jak on ma? Ten kolega Jaśka, Can, o, z Canem sobie gadałem. I Can powiedział, słuchaj Krzychu, trzeba coś nagrać do ciebie na kanał. I nagraj tą grę, bo ta gra jest spoko. Bo mówi do mnie, że mi się spodoba ta gra, tak więc zobaczymy, o co w tej grze będzie chodzić. Jojoj. O, jaka grafika! No powiem wam szczerze, ta grafika mi przypomina tego, no jak to ma. Mronowanda chyba. To jakoś tak to się nazywało, Mronowand. Ojojoj, co to jest? A tym się bije, dobra, tym się szczala. Mronowanda i Oblivion'a, czy jakoś tak to było. A no tak, dobrze mówię, Mronowand, Oblivion i jeszcze jest ta nowa wersja. Shirim, czy jakoś tak to się nazywa. No ta piąta część, ta najlepsza, bo tam jest fajna grafika, ale... Ojojoj, tak potrafimy się bić, aha. Tutaj tym się otwiera takie bramy. No to powiem szczerze, że grafika nawet niezła jest w tej grze. A wiecie co? Ja umiem czytać, nie? Bo pani mnie nauczyła czytać w szkole 2 lata temu. I... przeczytałem sobie o... z którego roku jest ta gra. Słuchajcie. Ta gra jest z 95 roku. Nie wierzycie, nie? O! A tutaj tym klawiszem pokazuje... Wow! Czy to jakiś... Pan z trupią czaszką jest na tej jakiejś książce. Tę podobną książkę w szkole miałem. No i ogólnie jest tak właśnie, że ta gra jest z 95 roku. A grafika jest naprawdę taka jak w Morrowindzie i w Oblivionie. A tam jeszcze jakiś gościu jest, jakiś koleś. Ja naprawdę nie wierzyłem w to. Can, dziękuję, że mi powiedziałeś o tej grze, naprawdę. Jestem tobie naprawdę za to wdzięczny. Tutaj sobie troszeczkę przydam tą misję. Czy właściwie patrzyłem na tego, jak to ogólnie wygląda i ja powiem wam szczerze, że ja się zdziwiłem, że w ogóle na YouTubie to nie jest w HD. Nie wiem, jakie ludzie mają komputery, że to w ogóle nie chce chodzić im. Ale naprawdę. Sami widzicie, u mnie ta gra chodzi w HD. Ja tu mam rozdzielczość HD ustawioną. A nie wiem, ja patrzyłem, bo tam normalnie ludzie mieli 240p. No ja nie wiem, jak to jest możliwe. Powie mi to ktoś? Tutaj mówię, patrzyłem, jakiś tam gościu nagrywał to kiedyś. I no powiem wam szczerze, fajnie to wygląda. Mamy 53 HP. Tutaj może byśmy sobie wzięli, bo tutaj entrarem się tutaj właśnie robi, że pije tutaj właśnie to żyćko będzie. A tą taką strzałeczką półkwadratową się to zmienia po prostu, nie? Jeju, a właśnie, zobaczmy jakie mam bronie. I ja mam inne bronie! Ja mam maczugę! Ja... Ło! To jakiś armor jest. Jakiś fajny armor musi być. Nie zdążyłem przeczytać. Jezu! Co to było? Jezu, ja tu się boję. Tego nie pamiętam, żeby tutaj było. Sam, co ty zrobiłeś mi? Taką grę straszną mi tu dać. Tam się naparzają. Jezu, ginij, murzynie! Nie no, tutaj...
Tutaj nie będzie... Nie no, może się przejdziemy, zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego jest. A nie, tu chyba nic. Chociaż zobaczymy, może coś tam jest. Tutaj możemy to otworzyć? To mogę tego otworzyć, chamstwo. No co za durne chamy. Nie mogę otworzyć, no... Krzysiowi PCV zamknęli drzwi, no to jest chamstwo w państwie normalnie, jak to mawiał taki gościu jeden, zapomniałem jak go się nazywa. No ten chyba. To Tomasz Kret, czy jakoś tak? Pamiętam, że było to, że był taki program przez Tomasza Kreta chyba prowadzony, chamstwo w państwie. Przysadzie chyba, czy jakoś tak. Nie przysad, Zalsat chyba. Albo Polsat. Szkurcze... Jezu! Critical, criticala mamy tutaj. Dobra, szybko uciekamy stąd. Krzysiu, uważaj. Krzysiu jest kozakiem, Krzysiu nie zapisuje gier. Odejdźcie stąd, murzyny! Umrzyj! O! 20 HP mamy. O ja, drzwi się otwarły. Tutaj nie mogę nic użyć. Ojojoj, to trzeba uważać. Tu jest lawa jak w Minecrafcie. Jezu! Umarłem! Ja po prostu umarłem! Ale dobra, zaczniemy jeszcze raz. No Krzysiu jest takim kozakiem, że postara się to przejść bez save'ów. Już Krzysiu wie jak to wygląda. Podejście murzyny! Ja będę teraz biegł, nie ma opcji. Weźmiemy sobie od razu tą maczugę. Otworzymy to. Chodź tu, murzynie. Umrzyj! Pięknie, brawo Krzysiu, jestem z ciebie dumny. Dziękuję Krzysiu. Widzicie, potrafię do siebie mówić dwa razy. Cześć Krzysiu, no cześć Krzysiu, za tam słychać. A nic, dobrze. Przechodzi Krzysiu do lekarza, tam też Krzysiu. Taki dowcip. Chodź tu, murzynie, umrzyj. Wszyscy umrzyjcie! Krzysiu, postrach! Postrach wszystkiego, co najgorsze! Zabiję wszystkich! Umrzyj! Dobranoc! Tu sobie od razu drzwi otworzymy. Weźmiemy tutaj tego pierścień sobie weźmiemy. Zabijemy tego murzyna, szkieletona. Jedziemy dalej. Nie ma lipy. Jak to mawiał ten, no... Mariusz Max Burnejka. No wiecie, ten kulturysta Mariusz, Max Burnejka. O Jezu! Nie no, wpadłem znowu! Durna lawa z Minecrafta! Dobra, wiecie co? Mi się wydaje, że chyba już wystarczy tutaj nerwów dla Krzysia. Can! Powiem ci szczerze, bardzo fajna gra. Naprawdę, jest naprawdę super. Są te efekty. Tak jak mówiłem, polecam tą grę. Graliście w Morrowinda i Obliviona i w Sharima. To naprawdę wam ta gra się spodoba. Ja się z wami żegnam. Do następnego gameplaya. Krzysiu się z wami żegna. Krzysiu, wasz raper. Może jakaś jeszcze produkcja od Krzysia się pojawi, jeżeli chodzi o muzykę. No to ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!